pomalutku. Chłopaki, za ostro jedziemy, nie wiem co otwieramy. Wracam do Anusiny. Pomalutku, sameczku. Chcę przeczytać od kogo? Od kogo? Jak nie pisze? Hubercie, dzień dobry na naszym kanale, witaj. Hubert C. z Nowej Soli. Województwo lubuskie. Kochani, do Nowej Soli mamy 100 km. Wiemy, że tam jest dużo kolekcjonerów i dużo fajnych osób. Pozdrawiamy Nową Sól. Może się uda nam tam kopnąć na orlik. Może pogramy jakiegoś meczyka, postrzelamy w poprzeczkę. Czytam liścik najpierw. Pozdrawiam pana i całą rodzinę z drugiej strony mojej braci. Króciutki liścik, ciach dla Huberta. Piąteczka. Huberciku, tu jeszcze nie wszystko wyciągnęli, także ja wysypuję w tym momencie wszystko. To jest przesyłka, która idzie tu, a tu teraz otwieramy na tą kopertę, czekajcie, Błaszczyka na razie musimy dać tutaj, Kubusia. Dobra, zaczynamy. Od czego zaczynamy? Tu Sabuś już nam wyciągnął, słuchajcie, euro. Piękne karty. Mamy godło Arsenalu, godło Juve, godło Borussii Dortmund. Nie, słuchaj, Sabeczku, może inaczej, bo jak będą bazóweczki, żeby odcinek nie był do nocy, to musimy lecieć szybciutko. A widzę, że w tej edycji jest dobra bazóweczka, no tak, Ribery. Natomiast Luis jest świetna i Silva, wszystkie bazóweczki są fajne. Zresztą, kochani, żeby trafić na kartę Panini, to ja bym sobie życzył być najsłabszym z nich wszystkich. Wierzcie mi. Najsłabszy z nich wszystkich jest najlepszy z możliwych, także ta część bazowa odpada nam, kochani, tutaj. Tutaj mamy, kochani, star playera Pirlo z edycji Euro. Tu jest, słuchajcie, Bastian Schweinsteiger jako star player. Star player Mesut Ozil. Jagoje Freezing Star. Słuchajcie, godne nadmienienia jest to, że stan tych kart jest igła totalna. Czyli absolutnie widzę, że to są karty z pierwszej ręki. Widzę, Kubercie, że chyba sam robiłeś unboxing tych saszetek. Kuciu, nie róbcie wiochy, co? Mieszkamy na wiosce, ale nie róbcie wiochy. Dziękuję bardzo. Z szacunkiem pełnym dla wiochy. No. Chodzi o to, kochani, żeby nie robić takiej stajni. Są bardzo żywi. No, no, to żywe srebro naszego talentu. No, sam wiedziałem, kogo tu zapraszam do tego stołu. Kochani, Daniel De Rossi star player, Piqué star player, Huntelaar star player i Cristiano Ronaldo, proszę bardzo, piękny star player z Euro. Będziesz tutaj się przyglądał zaraz otwieraniu z ładnej saszetki z Bundesligi. Cesc Fabregas kluczowy z 14-15, godełko Liverpoolu. Słuchajcie, godełka w tej edycji, Sabuś, były też bardzo popularną kartą. Były saszetki, w których można było nawet 3 trafić. Puchar 14-15. No, Pepe Defensive, no to zatrzymamy się na chwileczkę. O, Pepe jeszcze raz, kochani, czyli no tak. O, Pepe 3. Słuchajcie, ale to nic, myśmy ostatnio z saszetki dwa chyba, dwa Manchestery wyjęli z update'u. Na jednym z odcinków, kochani. To jest, słuchaj, Stadrich jako master. No i jest ta, kochani, poszukiwana karta przez was, kluczowy zawodnik. Rolfs z Leverkusen. Kochani, kluczowy Fabregas, również poszukiwana karta. Toni Kroos z Realu. Ja mam cały czas prośbę, kochani, wysyłacie do nas przesyłki, prosicie o listę braków. My braków nie mamy z 14-15, natomiast wam brakuje dużo Rizingów, Lotto Watch, fans faworytów. O te karty prosimy, dobra? Tego nam możecie wysyłać jak najwięcej. Nie defensiv, nie godła, nie, słuchajcie, mastery, tylko właśnie Lotto Watch, Rizing Stary. To jest to, co potrzebujecie. Aaron Ramsey, jeszcze raz 100 lat dla Sabeczka. Cały film pisze 100 lat dla Sabeczka. Ricardo Van Rijn, fans faworyt, super, że wpadł. Alonso, ekspert. Tu mamy kolejnego mastera Moutinho. Tu mamy, kochani, Bendera z mastera. Tu mamy godło z Schalke. Jeszcze raz Schalke. Jeszcze raz godło Real. Sporting Lizbona. Słuchajcie, Gutku, czy to w Sporting Lizbona Ronaldo zaczynał swoją karierę? Nie, Wagarina. No ale potem, jak trafił już do profesjonalnego klubu, 1000 km dalej, to chyba tam, nie? Nie. Teraz mamy, kochani, Manchester City i uporaliśmy się z tymi, natomiast Guteczek teraz... Dobra, poprosimy. Zaczynamy od La Decimy, czyli realowe dwa składy. Czy Sabuś zbierasz tą edycję? Nie. Ale lubisz Real? A chciałbyś taką kartę u siebie? Mogę. Proszę bardzo. I No i dobra, i to sobie też możesz wsadzić. Słuchaj, i zresztą dwa razy Master Real, a tego koleżkę lubisz? No to proszę bardzo. Może być?
Oj, oczka się zaświeciły. Jednak Ronaldo to jest Ronaldo, nawet na bazówie, kochani. Dlatego mówię Ronaldo, bo tak zasadził FIFA. Bo FIFA strzelił taką bramę na 3-1. Gutka po zamiatali. Słuchajcie, Carlos Tevez International Star. Mamy eksperta Pirlo. Mamy Pirlo, słuchajcie, chojasz razy 3. Pirlo. I co tam Gutek nam szykuje? Teraz szykuje nam Szalkę. Szalkę też na ostro. Master, godło, godło, master, godło, master. Ale się zszalkowało. Specjalnie to zrobiłem. Nulfie. Tu macie dwa razy mastery. No, na potwierdzenie tego, co mówię, kochani. Mastery. Tu mamy w tym momencie mastery Ozila dwa razy. Zobaczcie, dopiero pierwszy leasing Chambers. My jeszcze raz was prosimy o wysyłanie tego, dobra? Tego naprawdę wszystkim najwięcej brakuje. Natomiast godła, mastery. Nie ma na to zapotrzebowania. Per Mer de Jacques, Defensive Rock, też fajna karta. Co tam mamy? Godwu Szachtara. Słuchajcie, z Szachtara Mastera. Słuchajcie, tu kolejnych dwóch Masterów. Jesteśmy ciekawi, co to tam na tym końcu będzie. Iwanowicz, Defensive Rock. Lepszej karty nie może być. Jest Master z Madryt. Jest Koblin Eriksson, Want to Watch. Też poszukiwana przez was karta, także jak ktoś ma, zapraszamy, można wysłać. No ten z Malmo już niekoniecznie, Forsberg, mamy tego chyba ze 300 sztuk. Nie patrz. Dalej. Mamy Anderlecht. Mamy, kochani, Pletikoza, Goldstopper i na koniec coś tam Gutek nam zostawił. A i na koniec jest, słuchajcie, najlepszy zawodnik. Jaki to król jest? Bolesław Chrobry. Gdzie grał Bolesław Chrobry? Zagadka dla was. W Realu jeszcze wtedy nie było. On grał wtedy, słuchajcie, PKS. W Polonia Gniezno, bo w tym momencie mieszkał pewnie w Gnieźnie albo gdzieś w okolicach Krakowa. Skąd wiesz? No, bo to chłopie czasy tysiąc... Oj, chciałem się popisać, a mi się nie uda. Myślałem, że datę tu wpisali, kochani. Przepraszam, odsyłam do literatury. Dawno temu się o tym uczyliśmy, natomiast wiem, że był świetnym napastnikiem. Dobrze grał w piłę. Tak? Tak, no chłopie, szczero bramki. Ottonowi III, słuchajcie, z Niemiec. Dziękujemy przepięknie, Hubercie, jeszcze raz, słuchaj, nie napisałeś tylko, co ma być za te zakupy, w związku z tym dogadamy to, a nie, tu jest napisane, są zakupy, słuchajcie, jest napisane. Konkretne karty po prostu potrzebujesz kupić, czyli dogadamy to na Facebooku. Dziękujemy ci przepięknie, teraz Gutek patrzy, która minuta filmu, bo się... Lubisz samuś filmiki? No. Widzicie, rośnie nam mała gwiazda medialna. Zobaczcie, która ta minutka. 18. 18. 19. Czyli w tym momencie, kochani, jeszcze jedną paczkę otwieramy. Dawaj, Sapciu, jeszcze jedną paczkę otwieramy i na koniec saszetka Bundesligi. Oj, ja się już tej saszetki Bundesligi nie mogę doczekać. Dziękujemy jeszcze raz przepięknie za pomoc. Za pomoc, która jest nam naprawdę bardzo, bardzo teraz potrzebna, kochani. Teraz pyta. Kornela T. Słuchajcie, powiem wam tak, czego Kornelę wybrali? Ja wiem czego, bo jest mięciutka. A jak jest mięciutka, to znaczy, że jest co? Koszulka na przykład. Albo? Nie wiem. Słuchajcie, Kornelko, dziękujemy pięknie za wysyłkę. Razem. Słuchajcie, jeden pół przecina i drugi pół. Ty przecinaj pół. Ty z drugiej. Dawaj. No jedź, jedź. Dobra, a Sabuj z drugiej. Także, kochani, no dom mamy naprawdę otwarty. No i się skończyło. Kornelka, słuchajcie, Kornelka nie pierwszy raz z nami wymienia kartę, nie pierwszy raz. To taśma trzyma saweczku. Powalutku, słuchajcie. Ale się nam sezam wysypał, powalutku. Kolor piękny, niebieski kolor. Chelsea koszulka, ludzie. 1,52 m. Ludzie, jaka piękna koszulka Chelsea. Butek, nie masz Chelsea, masz bluzę Chelsea. Koszulka, mama, zobacz na to. Coś piękności. To z karty? Tak, to z karty wyjęliśmy. Karta od Kornelki. Butek, dawaj, nakładaj. Szybciutko, idź zakarcz. A jest autografem? Słuchajcie. Nie ma. Jest autografem. Kornelko, rewelacja. Bardzo ci dziękujemy, naprawdę. I w takich sytuacjach zawsze zatyka głos. Wow, jak ślicznie na ciebie leży. Gutek, dawaj pionę. Boże, ludzie, jaka śliczna. Pokaż się. Zobaczcie. To jest pan rycerz. Jak wygląda Sabuś? Fajnie? Mamcia, zobacz. Ja wiem, zobacz. Kołnierzyk popatrz. Wow. Kozacka, nie? Naprawdę, jak mamcia robi wow, kochani, to znaczy, że jest dobrze.
Teraz przechodzimy do kart. Kornelko, jeszcze raz ci pięknie dziękuję, ale Sabeczko, czekaj, szukamy jakiegoś listu. Czekajcie, szukamy od Kornelki jakiegoś listu. Tu mamy list, czekajcie chwileczkę. Konstanty Indefont Gałczyński. Tu mamy, słuchajcie, list o Konstantynie. To nie jest list, szukamy listu tutaj. Nie, tu jest list. Nie, tu są braki, jest tu. Trzecia wymiana. Tak jak mówiłem, nie pierwszy raz Kornelka z nami. Dzień dobry, czekajcie moje chłopaki. Dzień dobry panie Sebastianie i pana rodzinko, serdecznie was pozdrawiam. Rodzinka robi hałas. Robi rodzinka. Mamcia też robiła hałas, Gutek. Dzisiaj Sabuś robił za Gutka. Proszę autografy na jednej karcie pana rodziny. Środki, tak jak się dowiadywaliśmy na fejsie, czapka talentu. Rewelacja, będzie czapka talentu. Oto kilka moich braków. I tu mamy braki naszej Kornelki. Kornelciu, będzie czapka KS Talent, będziesz miała świetną pamiątkę. Natomiast ja w tym momencie, kochani, rozpoczynam unboxing. Słuchaj, Gutku, ja bym chciał, żebyś wziął jedną kartę z tamtych, a to na koniec, dobra, zrobimy podpisy, żeby nie zapomnieć dla Kornelki podpisy. Dobra, Kornelko, zaczynamy unboxing twoich kart. Najpierw Gutek dał nam godła, czyli Chelsea, CSKA, Liverpool, Barcelonę, Monaco, Basel, przepraszam, Galatasaray, Barcelona i Anderlecht, czyli mamy same godełka. Kto daje teraz? Ja nie mam. Sabuś daje mastery, czyli tak, Forsberga, Stadridża, Sean, Arsenal, cały czas kochani jadą masterki. Nie, cały czas. Daj Sabeczku troszkę, daj, to jest wspólny unboxing. Dobra, to ma Gutek i szykuje tu. A on chce Brazylię, bo on Brazylii. A to nie jest Brazylia, Brazylię mu daj, bo Sabuś Brazylię zbiera. Master Sean, mamy Rising Star, słuchajcie, Aleksandro. Teraz jest kochani Rising Star Ayer z edycji 14-13. Aleksandro jeszcze raz. 13-14. Słuchajcie, znowu Bender jako star player z tamtej edycji. Konstantego damy na razie tutaj. Tak, bo nam się bałagan zrobi. Ho, 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 jakie piękne godło Borussii twojej własnej produkcji. Śliczne. Słuchajcie, u Gutka jest tak. Bazowo. I na koniec. Jakie bazowo? Na koniec jest Carlos Tevez, ale Carlos Tevez jest przełamany, czyli wyląduje u pudełka. Kornelko gdzieś może w transporcie dostał. I Eden Hazard na limicie 13-14. Teraz słuchajcie, tu jest Biglia z Brazylii. Sabuś lubi brazylijskie karty, bo to jego edycja. Jest jeszcze, słuchajcie, Salichowicz. Jest, słuchajcie, jeszcze kolejna bazóweczka. Dawaj, Sabciu. Tu jest bazóweczka 14-15. Zaraz do tego dojdziemy. Czekaj, Sabcia, skończę. Godło Manchesteru. Kapel z Porto, ze Sportingu, przepraszam. Jest, słuchajcie, Wegner z Ajaxu, Furman z Schalke, Roma Keita i Neustadter z Schalke. I teraz tak, kochani, Borussię własnej produkcji dajemy tutaj. Piękna legenda, karta twojej produkcji, słuchajcie, Johan Franck z UEFA Champions League, ręcznie wykonana legenda. Aha. Gutku, przynieś do autografu jedną kartę, jak poszłeś tam teraz. Słuchajcie, Ronaldo i Ibra z nadrukowanymi autografami z gazety. Sabciu, może zajmij się tamtym, a ja ci pomogę to otworzyć, dobra? Takie rzeczy otwieramy nożyczkami. Dobra, takie rzeczy otwieramy. Tu są dalej autografy Jagi, skąd ty to dopadłaś? To czekamy na Gutka. Słuchaj, tutaj są autografy z Jagi, wiesz co? Na pięknych kartach. Przypominacie sobie, Kornelka już z nami na odcinku miała autografy z Jagi. A, to chyba dla Kudełka, tak? Tu pisze? Dla Nadi i Szymcia, no. Mamy dla Nadi i Szymcia, słuchajcie, Scooby-Doo. Mamy dla Nadi i Szymcia Turklesy, Snaki. Fajne takie śmieszne małe karty, nie? Tak, to jest dla Nadi i Szymusia. Dziękujemy ci, Kornelko, ślicznie. Czekajcie, to dajemy tu, żeby nam się nie pomieszało. Zaraz, o jest autograf, zaraz będziemy robić. Słuchajcie, Christian Abiati, goalstopper z 13-14. To jest Impact City Ozis, 13-14 w Arsenalu, już. Natomiast zobaczcie, tutaj mamy z Herty Berlin duo, czyli Dabla w wydaniu patch. Przypominasz sobie, mamy go? To normalne jest. To jest normalne, tak, dokładnie. Słuchaj, Gutku, kojarzysz, mamy to w albumie?
bo nie. Powiem ci, że nie wiem, czy czasami nie wchodzi nam ten duo z Hertybem. Tutaj masz nasz album, tylko nie zła tych kart na górze. Aha, tu jest, słuchajcie, Goldstopper z edycji 12-13. To jest karta Berlin. Ale Misiu, w edycji 14-15, a ty Bambi szukasz teraz. Słuchajcie, Ibrahimowicz i Draxler to są masterzy. Pirlo Master dzisiaj tutaj kilka razy z nami. Teraz mamy, słuchajcie, Bendera, znowu masterka. Mamy. Masterka Oscara mamy, czyli to jest nasza powtóreczka, tak? I Mutinio masterek. I najlepsza karta na koniec, słuchajcie, to był z kolei świetny pomocnik. Także ten świetnie grał w pomocy. Dziękujemy ci, Kornerko, bardzo. Dlaczego w pomocy? Dlatego, że środki naprawdę nam bardzo mocno w pomocy pomagają. Nie, chodź tu szybciutko do mnie. Żadne dyk-dyk. Nic nie włączaj, nie wyłaczaj. My zbliżamy się do końca, kochani, tego programu. Za moment